Cześć, witam Was. Nowy dzień, nowe wyzwanie, nowe miejsce. Tak jak widzicie, za mną tutaj jest mostek. Także dzisiaj w takim miejscu połowimy mostek. W sumie z jednej strony las, z drugiej strony tutaj jest jedno jezioro, tam w tamtą stronę jest drugie jezioro, pole, także może będzie ciekawie, zobaczymy czy coś wyjdzie czy nie. Za mną po drugiej stronie tutaj tego kanałku opuszczony jakiś budynek stary, jakiś domek, nie wiem, stróżówka może jakaś, nie, zobaczymy. Zobaczymy, zajrzymy tam też pewnie. Zobaczymy, co się w środku kryje, czy cokolwiek jest, czy tylko samo śmietnisko. No miejsce wygląda fajnie, urokliwie, także zobaczymy, czy coś się w wodzie kryje. Biorę magnes, lecę rzucać i widzimy się przy pierwszych fantach. Trzymajcie się, hej. No i tak to, słuchajcie, mamy pierwsze przyłapanie przy moście. Pierwsze przyłapanie, co tu mamy? Mamy dużą śrubę jakąś. Taka śrubencja. O, siedziała. Spora, fajna. Także dobra, ja sprawdzam, co się dzieje przy mostku, a później będziemy rzucać dalej. No jest drugie przyłapanie. Mam jakiegoś pręta. Coś tam leży na tym dnie. Coś tu się znajdzie. Ajajaj. Opa. Dobra. No i jestem po drugiej stronie teraz już, bo tam już nie mogłem nic trafić i mam takie cudo jakieś. To cudo to są pasy bezpieczeństwa z jakiegoś auta. Ach, ktoś się bezczelnie z jakiegoś busa albo z czegoś pozbył pasów. Że uznał, że nie są mu potrzebne. A się coś ciągnie i nie chce z tej ziemi wyjść. O, poszło. I co to jest? Jakieś coś takiego. Nie mam zielonego pojęcia. No i patrzcie, udało się, ruszyło. Zobaczymy, co tam dalej siedzi. Następne pasy siedzą. O, więcej ich jest. Ale śmieciarze, zobaczcie. Następne dwa pasy. To może auto jakieś ktoś utopił w takim razie. Ha, tam dalej też siedzi coś dużego. Nie chce wyjść w ogóle się ruszyć. Zobaczcie, tu jest coś dużego. Ale nie chcę wyjść za bardzo, niby blisko brzegu, ale nie mam woderów z sobą dzisiaj. Nie mam tego za bardzo jak szarpnąć. O, może bo tak trochę to wzruszyć, zobaczymy co to będzie w ogóle. Co to w ogóle jest? Spróbujmy to podciągnąć pod brzeg. Jestem tego strasznie ciekaw. Idą kolorki po... Poszło. To jest kawałek auta? Co to jest? No właśnie, wyjmijmy to.
O, to jest kawałek kauta. Ale jaja. Ile muszelek se tu zamieszkało. Ohoho. Dobra. A to jest ciężkie. Nie wiem, czy tak szarpnę. Czekajcie. Mało, że z powrotem do wody. I sobie tam żyją dalej w tej wodzie, nie? Zresztą. Nie będę ich stąd zabierał. Och, zobaczcie, mały raczek, mały raczek i tyłem, no chodź koleżko, jak się rzuca, no chodź, o, płyń. To nie jest miejsce dla ciebie. Ale syf. Dobra, szarpiemy. Jest, wyjąłem. No, ale wielkie. Ale co to jest? Jakaś rama od auta, od przyczepy? Od ciągnika jakiegoś? Wygląda jak miejsce na tak, amortyzator czy tam resor. I tu jest nadkole wielkie. No takie cudo, nie wiem co to jest, znaczy od pojazdu jakiegoś, ale nie wiem dokładnie od czego, co. Jest, udało się. Powiem wam, że no... No debil, ktoś kto to wrzucił tam, to jest debil. No i przyczepiło mi się coś. Taka śruba się przyczepiła z mułu. No co? Opa. Obok wiaterka rzucimy. Tu porzucam troszkę, bo tu może coś się jeszcze kryć pod tym dziadem, co tu leżał. Patrzcie, co za syf tam siedzi. Więc nie wiem za bardzo, co to jest. Tu są jakieś pręty. No to białe, to ja nie wiem, czy to jest jakaś tapicera stara, co to jest. Może jakieś stare zwierzę, może jakieś zdechło. Aż co, chyba kurwa sieci kłusowników. To nie jest dziwne. Chodź tu, w ogóle nie chce się łapać. No chodź. Co to wszystko tu jest?
Wygląda kłusownicze jakieś, nie wiem. Się tam nie znam do końca na tym, ale chyba nie powinno tu leżeć, prawda? O, ciekawe, co jeszcze tu odkryję. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, podsumuję wam to, co tutaj mi się udało znaleźć, bo nie za dużo tego jest. Udamy się zaraz jeszcze do tego domku po podsumowaniu, ale pierw muszę pociąć to dziadostwo. Jak starczy czasu, to jeszcze pojedziemy w jedno miejsce, ale w razie czego podsumujmy to, co jest. Także jest ta wielka siatka, nie wiem, czy kłusownicza, tak mi się wydaje, no bo wątpię, żeby to był podbierak, nie wiem jaki. Także udało mi się znaleźć trzy pasy bezpieczeństwa od auta, raz, dwa, trzy, jakieś pręciki drobne, dwie śruby, pręt, no i to cudo. To cudo, które nie wiem, czym jest. Wiem, czym jest, ale nie wiem od czego. No, nie wiem, czy to jest od maszyny rolniczej, od ciągnika, czy od jakiegoś auta większego, jakiegoś pick-upa starego, czy czegoś. No nie mam pojęcia, od czego to może być. Co gorsza, co ważniejsze, nie wiem, czemu to było pod mostem. To jest po prostu chora sytuacja z takimi rzeczami. No ale nic. Także tak to dzisiaj wygląda na razie, jak do tej pory przynajmniej. Może nie za dużo, no ale powiem wam, że jest ciekawie. No nie spodziewałem się tego, trochę się z tym naszarpałem. No ale udało się. Także zabieram to wszystko, tnę to, pokażę wam, w sumie sam też zobaczę, co to za domek, co tu się dzieje i pomyślimy nad następnym miejscem. Także do zobaczenia za chwilę. No i dobra, moi drodzy, chodźcie sobie, zobaczymy ten domek tutaj, co to jest. Tu w ogóle nie wiem, czy... na pewno, gdzieś bobry gdzieś mają swój domek, bo wszystko pocięte przez bobry. O, ten, chodźcie, tu mamy jakieś na starym słupie zrobione w ogóle siedzisko dla myśliwych chyba do obserwowania. Chodźcie, zajrzymy do środka. Co tu jest? Ścieżki są wydeptane, także przychodzą tu na pewno ludzie. Ale syf, patrzcie, stare kanapy. Dywan, jakieś węże, wszystko rozwalone. Ale masakra. No, ale ciekawe w sumie, co tu kiedyś było. Nieduże pomieszczenie, tam jakaś skrzynka. Tu następna skrzynka. Dach cały rozwalony. Nie wiem, ciekawe. Jakieś takie dwa, trzy miejsca były, może jakieś... Może oni tu kiedyś ten... Mieli taką małą elektrownię na tym kanałku albo coś. Teraz zobaczymy, co tam z drugiej strony jest, bo tam jakieś wzmocnienie było, coś. Może była jakaś mała elektrownia wodna. Prąd sobie tu produkowali, no bo nie widzę, szczerze mówiąc, wam innego wyjścia. No chyba, że macie inne pomysły, no to dawajcie, bo jestem ciekaw. Jest miejsce dla wędkarzy. Tu jest jezioro już, za trzciną. Ach, się rybki rzucają w wodzie. Super. No. I tak to wygląda, bo jest ten domek, jest ten wielki słup taki, on wygląda jakby tu właśnie było do produkcji prądu wszystko zrobione. Tutaj widzicie, jest jakiś taki stalowy mostek, tu są kratki jakieś, ciekawe no. Tutaj pełno drzew pozwalanych, to bobry już swoje zrobiły w tym miejscu. Ciekawe. No ale tak to wygląda. Tu mamy tą żeremię, czy jak to się nazywa dokładnie. Nie powiem wam, bo nie wiem za bardzo. Nie pamiętam. Ale chyba dobrze powiedziałem. Macie patyki pociosane przez bobry.